Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę. Wciąż tak myślę, czyli podcast o Kościele i o świecie. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. To jest podcast Wciąż tak myślę, Tomasz Terlikowski, witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynam jak zwykle od podziękowań, dziękuję za wszystkie, naprawdę wszystkie maile, informacje przez media społecznościowe, także pozdrowienia, także podziękowania za wszystkie dobre słowa, ale także propozycje tematyczne. Jestem wam bardzo za nie wdzięczny. Dziękuję też za wszelkie wsparcie, które płynie za pośrednictwem portalu Patronite i konkretnie profilu portalu więź.pl. To dzięki temu wsparciu także ten podcast może się ukazywać. A teraz czas na spis treści. Jest pierwszy roczny raport Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Małoletnich. To dokument niezmiernie ważny, trafnie diagnozujący najważniejsze problemy i wskazujący rozwiązania. Powiem też o rzeczy niespotykanej od dawna w polskim kościele, czyli o publicznym sporze między metropolitami. I to sporze ostrym i istotnym. A potem rozmowa. O nowej encyklice porozmawiam z księdzem profesorem Przemysławem Artemiukiem. I na koniec o tym, dlaczego Kościół w Kongo sprzeciwia się kanonizacji króla Baduina w Belgii. A teraz zaczynamy! To naprawdę ważny dokument, którego ani Kościół w Polsce, ani Kuria Rzymska nie powinny zignorować. Pierwszy raport roczny Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Małoletnich to dokument niezmiernie ważny, trafnie diagnozujący najważniejsze problemy i wskazujący ich rozwiązania. Papieska Komisja do Spraw Ochrony Małoletnich wykonuje w Stolicy Apostolskiej kawał dobrej, nie zawsze docenianej pracy. To jej przedstawiciele, w tym naprawdę będący głosem skrzywdzonych w Kościele, który nie obawia się zwracać uwagi nawet papieżowi. Kardynał Sean O'Malley wykonują gigantyczną pracę, walcząc o zmianę nastawienia wobec osób skrzywdzonych seksualnie, zarówno w kościołach lokalnych, jak i w samej Kurii Rzymskiej. Opublikowany właśnie dokument jest zaś tego znakomitym przykładem. Jego autorzy nie bez pewnej dyplomacji, ale bezlitośnie punktują błędy, zaniedbania, a czasem winy Watykanu. Lektura tego dokumentu przydać się może także tym, którzy chcą walczyć z wykorzystywaniem seksualnym także poza Kościołem. Kluczowe w tym dokumencie pozostają rekomendacje. To dla mnie nie ulega najmniejszych wątpliwości. To one precyzyjnie wskazują, gdzie w Kościele mamy problem i co jest podstawowym wyzwaniem. No i tym podstawowym wyzwaniem, podstawowym problemem jest model działania dykasterii nauki wiary. To właśnie ta dykasteria, warto to przypomnieć, zajmuje się w Kościele rozpoznawaniem przestępstw seksualnych, także skazywaniem duchownych, którzy są o nie oskarżani, wydawaniem wyroków w tej sprawie. Problem polega na tym, że dykasteria nauki wiary z jakichś powodów jest kompletnie niewydolna. Ogromna większość procesów trwa kilka lat, nie wiadomo kiedy się skończą, nie ma informacji o tym, dlaczego trwają tak długo, a sama dykasteria, na co zwraca uwagę papieska komisja, nie raportuje wystarczająco o swojej własnej w tej sprawie odpowiedzialności. I to jest, trzeba powiedzieć, coś, co musi się zmienić. Papieska Komisja do Spraw Ochrony Małoletniej sugeruje, że biskupi powinni pisać do komisji, do Watykanu i domagać się zmiany. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że tak długie trwanie procesów stawia pod znakiem zapytania ich skuteczność, stawia pod znakiem zapytania to, czy toczą się one prawidłowo i wreszcie jest wtórną wiktymizacją, wtórnym krzywdzeniem osób skrzywdzonych, które muszą bardzo długo czekać na karę. Dokładnie na karę dla sprawców oczywiście. Dokładnie tak samo jest z procesami biskupów oskarżonych o zaniedbania. One również trwają za długo, również nie kończą się jasnymi decyzjami i również oznaczają wtórną wiktymizację. No i w związku z tym, sugeruje papieska komisja, to trzeba jak najszybciej zmienić. Zmienić dla dobra osób skrzywdzonych, zmienić dla dobra Kościoła, zmienić wreszcie także dla dobra osób oskarżonych. Bo jeśli są niewinne, to im szybciej się je uniewinni, tym lepiej. A jeśli są winne, no to im szybciej rozstrzygnie się ich sprawę, to również lepiej, zarówno dla Kościoła,
jak i przede wszystkim dla nich, ale również dla osób skrzywdzonych. Mowa jest również w tym dokumencie o tym, że Dykasteria Nauki Wiary no nie poddaje się odpowiedniemu audytowi, a poddawać się powinna. I to jest pierwsza rzecz, o której mówi ten dokument, niezmiernie ważna i niezmiernie potrzebna. Po drugie, bardzo mocno postawiona zostaje sprawa praw osób skrzywdzonych. Tych praw w Kościele te osoby są częściowo pozbawione. Dlaczego? Dlatego, że prawo kanoniczne nie traktuje ich jako strony procesu. Nie są ofiarą w sensie prawnym, nie są stroną, są świadkami. Ofiarą jest Kościół, a to oznacza, że nie mają na przykład dostępu do odpowiedniej, adekwatnej informacji także ze strony kurii rzymskiej. Co trzeba zrobić? No jedna z propozycji to jest, zresztą polska propozycja, to jest bardzo ciekawe, ona przyszła od polskich osób skrzywdzonych, przez episkopat do Watykanu dotarła, jest propozycja powołania rzecznika praw osób skrzywdzonych w Kościele przy Watykanie, która miałaby dostęp do wszystkich dokumentów. Inną propozycją jest taki reprezentant, który miałby dostęp do tych dokumentów i mógł informować o tym osoby skrzywdzone. No, trzecią propozycją, ona nie pada akurat w tym dokumencie, ale jest ważna, jest po prostu zmiana prawa kanonicznego i uznanie, że skrzywdzonym jest nie Kościół, on może być skrzywdzonym dodatkowo, ale naprawdę skrzywdzoną jest osoba skrzywdzona i ona musi być reprezentowana. To nie Kościół jest głównym przedmiotem krzywdy w tej sprawie. Ksiądz nie zgwałcił Kościoła, ksiądz zgwałcił dziecko, wykorzystał seksualnie dziecko. I to musi być jasno powiedziane. Dopóki nie ma praw osób skrzywdzonych w Kościele, dopóty nie ma absolutnie fundamentalnej sprawiedliwości, dopóki osoby skrzywdzone nie wiedzą, co się dzieje w ich procesach, dopóty nie ma absolutnie podstawowej sprawiedliwości wobec nich. Nie ma także wobec nich miłosierdzia. Dobrze, że komisja o tym wspomina i to trzeba jak najszybciej rozwiązać. Oczywiście same wspomnienie nie oznacza rozwiązania. Kuria Rzymska albo to zrobi, albo tego nie zrobi. Mocno jest podkreślone również, i to jest mocny sygnał do polskiego Kościoła, że osoby skrzywdzone mają prawo do odszkodowań. Tak, właśnie do odszkodowań. Nie chodzi tylko o pomoc w leczeniu, to jest podstawowe, o pomoc w terapii, to jest podstawowe, ale również o odszkodowanie, bo to jest wymóg sprawiedliwości. Polscy biskupi wprawdzie powołali Fundację Świętego Józefa, która pomaga w terapii, wypłaca pieniądze na terapię, ale odmawiają uznania, że biskupi odpowiadają za swoich księży i odpowiadają także za ich przestępstwa. Odpowiadają na przykład przenosząc przestępców z miejsca w miejsce i w związku z tym muszą za to płacić. Tak, muszą za to płacić odszkodowania. Komisja mówi, trzeba je płacić, polscy biskupi mówią, nie trzeba. Mam nadzieję, że polscy biskupi przeczytają ten dokument i przekonają się, że jednak wypłacać odszkodowania trzeba. I to nie tylko wtedy, kiedy nakazuje sąd, ale bardzo często zawierając ugody przedsądowe. To jest ważny element tego dokumentu. On mówi o tym, że to jest po prostu kwestia sprawiedliwości wobec osób skrzywdzonych, także procesu ich zdrowienia. Innym istotnym elementem odszkodowawczym jest powiedzenie prawdy. Jasne powiedzenie, kto jest winien, jasne wskazanie odpowiedzialnych i jasne publiczne przeprosiny. To są bardzo ważne wskazania tego dokumentu. O nich nie można zapominać, ale żeby nie było, że Kościół, że papieska komisja tylko krytykuje Kościół w Polsce, to także można powiedzieć, że go chwali. To oczywiście nie są słowa do polskiego Kościoła. Kościół w Polsce nie jest jedyną instytucją, która odmawia wypłacania odszkodowań, no ale można powiedzieć, że to jest takie napomnienie w naszym kierunku, ale jest też w naszym kierunku pochwała. Też nie wyrażona wprost, ale o czym mówię? Mówię o tym, że komisja postuluje, żeby na papieskich uniwersytetach powołać stosowne studia, które zajmowałyby się zapobieganiem, pomocą także osobom skrzywdzonym seksualnie, zapobieganiem przestępstwom. Takie studia w Polsce istnieją. Uniwersytet Ignacjanum, Jezuicki Uniwersytet w Krakowie już je powołał, one działają od lat, masa ludzi je skończyła. No i to jest pokazanie, że czasem Kościół w Polsce jest w awangardzie. Gratuluję tym, którzy wpadli na ten pomysł, bardzo się cieszę, że to się już wydarzyło. Są także elementy wskazań, które wywołują poważną dyskusję. To jest na przykład przypomnienie, że musimy mówić o dorosłych zależnych, dorosłych bezbronnych, którzy stali się ofiarami przestępców w sutannach czy w habitach. I to jest coś, co trzeba doprecyzować, mówi bardzo jasno komisja. Dlaczego? Dlatego, że czasem nie do końca wiemy, kto jest bezbronnym dorosłym. Są sytuacje oczywiste. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, osoba zależna z powodu niepełnosprawności fizycznej, osoba zależna z powodu władzy. Kleryk w przypadku biskupa, ksiądz w przypadku przełożonego zakonnego, siostra zakonna w przypadku przełożonej zakonnej, czy spowiednika,
czy założyciela zakonu, to są sytuacje oczywiste. Są też sytuacje mniej oczywiste i w związku z tym trzeba doprecyzować, co znaczy osoba bezbronna dorosła, tak żeby także te osoby zaczęły być dużo lepiej chronione. I teraz, jeśli chodzi o rekomendacje, rozpoznanie diagnozy, to jest świetny dokument. O pytanie, czy on zostanie przełożony na konkrety, ale to już nie przez samą komisję, tylko przez Stolicę Apostolską. Bardzo chciałbym powiedzieć, że w to wierzę, ale na przykład postulat zmiany prawa kanonicznego i wzmocnienia pozycji osób skrzywdzonych utknął w Watykanie już na wiele lat. Widać wyraźnie, że nie chcą tej zmiany, że trzeba do niej zmusić. Więc komisja wykonała kawał dobrej roboty, a czy Kuria Rzymska zachowa się jak trzeba w tej sprawie? A to zobaczymy. Ja zawsze powtarzam, moja żona mówi, nie mów już tego więcej, ale ja to powiem. Zawsze powtarzam. Na imię mam Tomasz. A to oznacza, że uwierzę, że coś się zmienia, jak zobaczę. Znaczy inaczej, wiem, że pewne rzeczy się zmieniają, ale akurat te zupełnie podstawowe zmieniają się zbyt wolno i trzeba przyspieszyć. Chwała komisji za ten raport. No i pytanie do Watykanu. Zamierzacie zrobić to, co wam wskazuje wasza komisja? A jeśli tak, to jak szybko? A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Polski. To jest absolutnie niesamowita sytuacja, ale po raz pierwszy od lat naprzeciwko siebie w ringu, no w ringu oczywiście przenośnym i w ringu debaty, a nie w ringu przemocy, stanęli naprzeciwko siebie dwaj metropolici. I to dwaj metropolici z dwóch najważniejszych polskich metropolii. Najważniejszych politycznie przynajmniej, bo oczywiście symbolicznie są również inne ważne metropolie. Chodzi o metropolitę warszawskiego i metropolitę krakowskiego, którzy starli się w polemice, czy też dokładnie zaczął polemizować z metropolitą warszawskim, metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. O co chodzi? No, doskonale wiecie, o co chodzi, bo w poprzednim odcinku podcastu mówiłem o tej wypowiedzi zaskakującej dla wielu, nie dla mnie, ale dla wielu, tak, wypowiedzi kardynała Kazimierza Necza, który powiedział, że Kościół nie będzie ingerował w proces stanowienia prawa w odniesieniu do związków partnerskich. Oczywiście lewica bardzo mocno zinterpretowała te słowa jako wsparcie dla projektu Katarzyny Kotuli. To moim zdaniem jest nieprawda. Kardynał Necz nie wsparł projektu Katarzyny Kotuli. On raczej wsparł projekt PSL-u, też nie wprost. Mówiąc, że oczywiście są osoby, które chcą żyć w związkach partnerskich, są takie, które nie mogą żyć w małżeństwie. Coraz więcej ludzi w ogóle nie chce żyć w związkach, więc dla nich trzeba stworzyć, można stworzyć jakąś metodę ochrony ich własnych praw, tak żeby oni, ich dzieci nie byli stratni. I to jest taka wypowiedź, która raczej wspiera projekt PSL-u. Dlaczego? Dlatego, że kardynał mówił również o tym, że ten nowy model nie może być pseudomałżeństwem, quasi-małżeństwem, nie może udawać małżeństwa, więc raczej nie jest to projekt Katarzyny Kotuli, co zresztą jasno wyjaśnił później rzecznik prasowy księdza kardynała Kazimierza Necza, ksiądz Przemysław Śliwiński w takim specjalnym oświadczeniu, mówiąc też, że nie ma wsparcia dla żadnego projektu politycznego, jest to najwyżej zwrócenie uwagi na problem. Ja mam wrażenie, że jednak pewne wsparcie dla projektu PSL-u, którego jeszcze nie znamy, tam było w tej wypowiedzi, ale niezależnie od tego, nawet jeśli go nie było, no to jest zwrócenie uwagi na problem społeczny. No i teraz jest odpowiedź. To się bardzo rzadko zdarzało. Warto na to zwrócić uwagę. Prawie nigdy biskupi ze sobą od jakiegoś czasu publicznie nie polemizowali, a teraz jest taka polemika. Arcybiskup Marek Jędraszewski dosłownie kilka dni po tej wypowiedzi wystąpił i wygłosił homilię, która bardzo mocno odcina się od tego oświadczenia, tego stanowiska kardynała Kazimierza Necza. Zrobił to zaś oczywiście nie swoimi słowami, ale odwołując się do zapisów dokumentu Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku, noszącego tytuł Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi. Arcybiskup Jędraszewski powiedział tak: pragnę przypomnieć wszystkim szczegółowe i oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego dotyczące kwestii legalizacji związków par jednopłciowych. Stanowisko, które zostało zawarte w dokumencie Kongregacji Nauki i Wiary z 2 czerwca 2003 roku, gdy jeszcze żył nasz papież, powiedział arcybiskup Jędraszewski. To jest swoją drogą bardzo ciekawe, że arcybiskup Jędraszewski zwraca uwagę, że to jest dokument z czasów, kiedy jeszcze żył nasz papież. A jakie to ma znaczenie?
stanowisko Kościoła to jest stanowisko Kościoła. Czy żył nasz papież, czy nie żył, czy był Benedykt XVI, czy był papież Franciszek, stanowisko Kościoła pozostaje stanowiskiem Kościoła. Jeśli arcybiskup Jędraszewski zwraca uwagę, że wtedy żył nasz papież, to jest delikatna sugestia, że my mamy słuchać naszego papieża, a nie jakichś obcych papieży. To nie powiedziana wprost, ale no jednak bardzo jednoznacznie pobrzmiewająca w tej wypowiedzi. Arcybiskup Jędraszewski wie oczywiście, że stanowisko papieża Franciszka w tej sprawie jest nieco odmienne. Papież Franciszek mówi o tym, że prawo może regulować związki partnerskie. Mówi w dużej mierze to samo, co mówi kardynał Nycz. To znaczy mówi, może regulować, trzeba to zrobić, trzeba im ułatwić życie. No nie ma powodów, żeby to nazywało się małżeństwem. Nawet bym powiedział, że papież Franciszek jest nieco bardziej radykalny niż kardynał Nycz. No ale dobrze. Natomiast najwyraźniej arcybiskup Jędraszewski uważa, że to stanowisko Franciszka jest nieważne. My mamy być wierni stanowisku sprzed 20 lat i tylko temu, bo tylko to obowiązuje, bo wtedy papieżem był Polak. Absurdalne? No absurdalne. To znaczy, to nie jest tak, że papież Polak zakończył listę papieży i od teraz tylko jemu mamy być wierni. No, papieże wypowiadają się w nowych, zajmują nowe stanowiska, obserwują zmieniającą się sytuację i odpowiadają na nią. A wierni mamy być obecnemu papieżowi, a nie jakiemuś z przeszłości. Bo dlaczego akurat Janowi Pawłowi II, a nie na przykład Pawłowi V? Takie proste pytanie. No dlaczego? Albo jeszcze jakiemuś innemu papieżowi. No ale zostawmy to. Dalej w wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego była już seria cytatów. W przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony zgromadzeniu ustawodawczemu projekt prawa przychylny zalegalizowaniu związkom homoseksualnym, parlamentarzysta katolicki ma obowiązek moralny wyrazić jasno i publicznie swój sprzeciw i zagłosować przeciw projektowi ustawy. Oddanie głosu na rzecz tekstu ustawy tak szkodliwej dla dobra wspólnego społeczności jest czynem poważnie niemoralnym. Cytował watykański dokument z 2003 roku arcybiskup Jędraszewski. Konieczne jest przeciwstawienie się w sposób jasny i wyrazisty. Należy wstrzymać się od jakiejkolwiek formalnej współpracy w promowaniu i wprowadzaniu w życie praw tak wyraźnie niesprawiedliwych, cytował dalej arcybiskup ten dokument i na koniec powiedział już własnymi słowami, to trzeba też to powiedzieć, zalegalizowanie związków partnerskich prowadzi do przedefiniowania małżeństwa i rodziny oraz stanowi zwykle pierwszy krok do otwarcia możliwości prawnej przysposobienia i wychowania dzieci przez pary jednopłciowe, powiedział arcybiskup Jędraszewski w tym swoim wystąpieniu. No i to jest właśnie to stanowisko. Jak już mówiłem, bardzo ciekawa jest ta różnica dotycząca tego, że kardynał Nycz odnosi się do rzeczywistości dzisiaj. Do tego, co się dzieje, do ocenia, można powiedzieć, rzeczywistość społeczną. Arcybiskup Jędraszewski w ogóle nie zajmuje się rzeczywistością społeczną. Jego rzeczywistość nie interesuje. Może jej nie być. Jego interesuje dokument. W 2003 roku coś zostało powiedziane za naszego papieża i temu mamy być wierni. I można powiedzieć, że to jest kluczowa różnica między oboma hierarchami. Jeden widzi zmieniającą się rzeczywistość społeczną. Chce, żeby głos Kościoła był w niej słyszany, ale też, żeby zmieniał tę rzeczywistość na lepszą, na bardziej ludzką, także na bardziej podobną ludziom, dobrą dla ludzi, ale też, żeby ona jednak zachowywała pewien wymiar chrześcijański. Drugiego rzeczywistość, dobro ludzi, to, co się dzieje, w ogóle nie interesuje. Jego interesuje wierność zasadom, ideologii. Tylko efekt jest taki, że ten drugi rezygnuje z jakiegokolwiek uczestnictwa w debacie, rezygnuje z jakiegokolwiek znaczenia, rezygnuje z tego, żeby Kościół miał jakiekolwiek znaczenie. Ostatecznie arcybiskup Jędraszewski prowadzi do sytuacji, w której Kościół rezygnuje z wpływu na politykę i rezygnuje z wpływu na debatę społeczną. Staje się śmiesznym przypominaczem dawnych tez. Tego się nie traktuje poważnie, bo nie można traktować poważnie czegoś, co nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Kardynał Kazimierz Nycz w tej sprawie zajął stanowisko nie tylko katolickie, mówiąc, okej, nie możemy mieć doskonałego prawa, to miejmy niedoskonałe, pomocne ludziom i odpowiadające na wyzwanie. Ale zajął również stanowisko rozsądne, bo dające możliwość jakiegokolwiek wpływu na politykę. I to jest klucz do tej różnicy. Tu nie ma różnicy między tym, że jeden jest katolicki skrajnie, a drugi nie. Tu jest różnica między tym, że jeden
chce mieć wpływ na politykę, chce, żeby Kościół i głos Kościoła był istotny, a dla drugiego liczy się tylko to, żeby odpowiednio głośno wykrzyczeć swój sprzeciw. No to nie jest polityka. A teraz czas na rozmowę z księdzem profesorem Przemysławem Artemiukiem, teologiem fundamentalnym z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiać będziemy o Dilexit Nos, nowej encyklice Franciszka. I zgodnie z zapowiedzią wracamy w tym odcinku podcastu do rozmowy na temat encykliki Dilexit Nos papieża Franciszka, ostatniej pielgrzymki, a moim gościem jest ksiądz profesor Przemysław Artemiuk, teolog fundamentalny z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Witam również. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No i zacznę od pytania tak naprawdę, o czym jest ta encyklika? Papież Franciszek nas przyzwyczaił do dość konkretnych i dość dobrze przynajmniej encyklik, określonych encyklik, bardzo społecznych, to jest dokument zupełnie inny. To zgoda, to jest dokument może nie tyle społeczny, ile na pewno wspólnotowy, bo dotyczy Kościoła katolickiego. I to jest bardzo interesujący dokument, bardzo głęboki, teologiczny. No, papież bardzo swobodnie porusza się w tym zagadnieniu, no nie tylko serca Pana Jezusa, miłości ludzkiej czy Bożej, ale w ogóle w tych tematach, powiedziałbym, dotyczących Jezusa, czyli tematach chrystologicznych. No i pokazuje, że ten wgląd we wnętrze serca Pana Jezusa, no po pierwsze daje nam wierzącym no jakieś takie ukojenie i my możemy doświadczyć tej łaski spotkania. Równocześnie no, papież prowadzi nas taką drogą od takiej teologii, powiedziałbym, może nie tyle akademickiej, ile no, teologii zakorzenionej w Biblii, do teologii praktycznej. I to jest dokument, który tak najkrócej ująłbym to w ten sposób, że on ma bardzo głęboki wymiar teologiczny i pastoralny. To znaczy papież najpierw daje taki dosyć szeroki fundament teologiczny i uzasadnia, dlaczego podejmuje ten temat, a równocześnie szczególnie trzy ostatnie rozdziały, no bo pierwszy rozdział w ogóle to jest znaczenie serca, potem są gesty i słowa miłości, no ale od trzeciego rozdziału do piątego, z takim szczególnym akcentem w rozdziale piątym, miłość dla miłości, no to papież tutaj bardzo formułuje jasne takie zasady, które no są przeznaczone dla całego Kościoła, żeby cały Kościół i każdy wierzący, no, wchodząc w tę intymną relację z Panem Jezusem i dotykając Jego serca, także pozwolił, żeby Jego serce zostało przemienione i w ten sposób, żebyśmy budowali wspólnotę. Więc wydaje mi się, że te dwa wektory, one przenikają bardzo ten dokument. No i jeszcze powiem, że według mnie ten dokument no, wpisuje się chyba w taką linię ostatnich dokumentów teologicznych papieża Franciszka, gdzie mieliśmy, przypomnijmy, że w wakacje pojawił się list o literaturze i w ogóle studiach takich literackich dla studium teologii. Bardzo ciekawy dokument, nie za długi, ale interesujący. No i pojawił się oczywiście list, który był skierowany, no przepraszam, nie list, tylko adhortacja apostolska Sola Confiance, która no, była zorientowana na osobę świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, ale tutaj w tych wszystkich trzech dokumentach wyczuwamy, że no, że papież też chce pokazać siebie jako teologa, który potrafi rozpoznać rozmaite teologiczne akcenty, które dzisiaj mogą być nam potrzebne, a równocześnie potrafi te akcenty przełożyć na praksis, bo przypomnijmy, że nawet jeśli podejmuje te społeczne zagadnienia, to także je osadza w takim bardzo szerokim, biblijnym i szczególnie może ewangelicznym świecie i równocześnie potrafi aplikować do obecnej sytuacji. Więc wydaje mi się, że to jest ta linia
ostatnich dokumentów Adhortacji Sola Confiansi, listu o literaturze w studium teologii, no ale to jest dokument zdecydowanie szerszy, bo ma ponad 200 numerów, no i on jest też no, wielowymiarowy i myślę, że tutaj i teolog, który jest pastoralistą i dogmatyk, i teolog fundamentalny, a przede wszystkim każdy wierny, bo to też jest cecha tego dokumentu, że ten dokument, tak jak wiele dokumentów, szczególnie tych krótszych papieża Franciszka, no jest w taki sposób napisany, że rzeczywiście każdy wierzący może odnaleźć tam jakiś cytat, jakąś myśl dla siebie. No dobrze, to przejdźmy do pierwszego rozdziału, bo ja muszę powiedzieć, że no, jako filozof z największym zainteresowaniem czytałem ten pierwszy rozdział i muszę powiedzieć, z jednej strony to jest o sercu, to znaczy o roli serca w poznaniu, w doświadczeniu, w byciu człowiekiem, o tak bym powiedział. Serce tutaj jest zdefiniowane jako taki centrum człowieczeństwa, to najgłębsze ja, jeśli tak można powiedzieć, coś, co jest funkcją jednoczącą. Natomiast, i to jest jakby jeden element, tam są piękne fragmenty, rzeczywiście takie bardzo poetyckie. Z drugiej strony cały czas budziło się we mnie fundamentalne pytanie, które wracało w czasie lektury tego tekstu. Jeśli, a papież kilkakrotnie mówi, nie możemy racjonalnie w pełni zdefiniować tego, czym jest serce, nie możemy ulegać rozumowi, to rodziło się we mnie taki filozoficzny sprzeciw z pytaniem, no jeśli nie możemy czegoś zdefiniować, to czy możemy o tym odpowiedzialnie mówić? Czy nie osuwamy się z przestrzeni myśli, filozofii czy teologii w przestrzeń także ważną, ale dużo mniej podlegającą weryfikacji, czyli w przestrzeń poezji czy literatury? Ja przyznam się szczerze, nie miałem takiego wrażenia, a ten pierwszy rozdział, on mnie no, najbardziej jakoś tak zauroczył. I rzeczywiście rozumiem pana redaktora i rozumiem, że dla filozofa, a nawet bym powiedział tak dla intelektualisty takiego, który oczywiście no, szuka tej racjonalności, tak szerzej bym powiedział, to może być to pytanie, czy nie za mało jest tutaj tego akcentu, tej próby pogodzenia racjonalności i serca. Mi osobiście w tym pierwszym rozdziale to zabrakło Paschala po prostu, który w myślach mówi, że serce to ma swoje racje. I ten cytat, nawet dokładnie te racje serca pojawiają się potem na koniec encykliki, ale tego w pierwszym rozdziale nie ma. Wydaje mi się, że papież chce różne odcienie rozumienia serca pokazać. To znaczy chce pokazać tak, jak to było w myśli, prawda, starożytnej, tu sięga do Homera. Potem za chwilkę robi skok do Biblii. Potem idzie jeszcze dalej i pokazuje nam, prawda, Dostojewskiego, którego przywołuje no, przez Guardiniego. Wiemy, że przygotowywał doktorat o Guardinim i nie udało mu się tego zakończyć. No i tak jak już to w wielu komentarzach wybrzmiało, no pojawia się w ogóle Heidegger. To jest interesujące, że w ogóle on jest cytowany w takim dokumencie, i w ogóle, że jest uczciwie cytowany. trzeba powiedzieć, cytowany jest po pewnym niemieckim, koreańskim intelektualiście. No to też trzeba uczciwie Tak, powiedzieć. tak. No ale to jest pewien mały fragment, to nie jest prawda ogólna myśl Martina Heideggera, tylko pewien jego wątek. No i pojawia się też bez odwołania oczywiście, ale to już po raz kolejny, drugi albo trzeci, pojawia się Zygmunt Bauman i to stwierdzenie dotyczące płynności. W moim odczuciu nie ma przeciwieństwa między racjonalnością a racjami serca. Raczej papież chce pokazać także, to trochę tak jak prawda, w XIX wieku Sobór Watykański I mówił, że oczywiście jest tak, że my posługując się rozumem zbliżamy się do wielu tajemnic, ale równocześnie, żeby doświadczyć w pełni Boga, to też no, potrzebujemy jakiegoś damaszku, jakiegoś objawienia, jakiejś nadprzyrodzoności. Papież mówi tak, że może być tak, że nadmierne zaufanie do racjonalności albo do racjonalizmu może spowodować to, że my to serce gdzieś na bok odsuwamy i te racje serca, no bo papież pokazuje, że jakby serce definiuje nas całościowo, tak? I kiedy myślimy, jak my poznajemy, czy jak czujemy świat, rzeczywistość,
Boga, jak rozpoznajemy, no to tutaj on mówi, że takim odpowiednikiem biblijnym będzie serce. No i dlatego też mówi, że jeśli tak zepchniemy tylko to nasze poznawanie w taką sferę, bym powiedział, jakieś racjonalno-techniczno, no to i zabraknie tego serca, no to jest cały czas ten wątek, który u papieża od początku wybrzmiewa, od encykliki dotyczącej wiary, no że jednak poza racjonalnością też istnieje właśnie jakaś taka wewnętrzna głębia w nas, która no, niejako domaga się tego, żeby ten racjonalność czy rozum nas przygotowuje do tego spotkania, do tego skoku wiary, jakbyśmy powiedzieli za Ratzingerem. I równocześnie papież no, pokazuje, że serce będzie miało niejako swoje racje. No i my będziemy przez to objawienie Pana Boga dopełnieni, dlatego on pokazuje, że serce potem, no tam parę razy pojawia się Newman, tak? Cor ad cor loquitur, że serce będzie z sercem rozmawiało, to co też psalm powie, że no, że tak, głębia przyzywa głębię hukiem wodospadu, to głębia, która jest w nas, ale ja myślę, że tu nie trzeba tego przeciwstawiać. Może bardziej papież chce powiedzieć, że od tego rozumu też przechodzimy do serca, żeby przez swoje serce też zobaczyć serce Pana Jezusa, czy może bardziej w ogóle serce Boga, może tak nawet można powiedzieć. Ja nie chciałbym jakoś bardzo tutaj wyjść na polemizującego z papieżem, ale we mnie rodzi się jeszcze jedno pytanie, dość istotne. Ono nie jest zaskakujące w przypadku papieża Franciszka. Papież Franciszek, chociaż w niektórych dokumentach odwołuje się chętnie do świętego Tomasza, no nie jest, powiedziałbym, takim scholastycznym czy neoscholastycznym myślicielem. Chętniej zdecydowanie odwołuje się rzeczywiście do literatury, do filozofii współczesnej, do tej przestrzeni między filozofią a literaturą, o tak powiedzmy, to jest ta specyfika. No, Pascal poniekąd też jest takim myślicielem z pomiędzy sztuki, poezji, literatury, a filozofii. No ale już Dostojewski czy Heidegger, w niektórych swoich tekstach Heidegger, to trzeba jasno powiedzieć. Tak, natomiast we mnie rodzi się inne pytanie. Znaczy ta lista wymienionych autorów to są również autorzy wyjątkowo ryzykowni. No, Heideggerowi trudno zapomnieć jego głębokie i skandaliczne zaangażowanie w nazizm. Sam fakt, że wyrzekł się przyjaźni z Husserlem, bo ten był Żydem, no, pokazuje zupełnie jednoznacznie, jak serce akurat nie było jego najmocniejszą stroną. Jeśli się dobrze przyjrzeć Dostojewskiemu przy wybitnej jego literaturze, no znowuż akurat serce nie było jego najmocniejszą stroną, a jego publicystyka to jest imperialna, wielkoruska nienawiść do wszystkiego, co nie jest rosyjskie, w tym do jezuitów. Pascal był dla odmiany jansenistą, wybitnym autorem. No, naprawdę, to trudno się z tym nie zgodzić, ale jansenistą. I ja mówię o tym dlaczego? Dlatego, że mam czasem wrażenie, że ta lekkość rozstawania się z rozumem, z racjonalnością i takie lekkie przechodzenie nad jej znaczeniem jest jednym ze źródeł niektórych z nadużyć wieku XX. O tym bardzo mocno pisał Edmund Husserl w Kryzysie Człowieczeństwa Europejskiego w latach 30., obserwując rodzący się nazizm i mówił: odejście od racjonalizmu, od racjonalności, od takiej twardego przywiązania do tego, co jest rozumne, jest pewnym ryzykiem. I ja oczywiście nie oskarżam papieża o to, że on chce iść w takim kierunku, tylko zadaję pytanie, czy no jednak miejscami dość lekkie rozstanie się z racjonalnością nie jest pewnym zagrożeniem dla tego elementu naszej wiary, która jest właśnie racjonalna. No tutaj zgodzę się z panem redaktorem, tylko takie zastrzeżenie też zrobię, że oczywiście przywołani autorzy przez papieża, nawet jeśli oni pochodzą powiedzmy z drugiej ręki, czyli nie bezpośrednio Heidegger jest w całości cytowany, tylko gdzieś tam zaczerpnięty, czy prawda, Dostojewski widzieliśmy, że u Guardiniego, to raczej papież posługuje się pewnymi cytatami, a nie koncepcjami. Zgoda, że pojawia się oczywiście Bonaventura, prawda, w tekście, czyli myśliciel i teolog i święty bliski Ratzingerowi, bo przecież habilitacja dotyczyła teologii
dziejów według Bonawentury, którą przygotował Ratzinger. A tutaj też pojawia się Bonawentura i tego Tomasza zwykle jest mało. Chociaż no, jezuici ze swej natury byli bardziej tomistyczni czy neotomistyczni, więc to może budzić zdziwienie, ale wydaje mi się, że te naszkicowanie rozmaitych kontekstów tego znaczenia serca w pierwszym rozdziale encykliki nie jest to przypadkowe, ale wydaje mi się, że papież chce tutaj, tak jak w tych dokumentach dotyczących miłosierdzia, w tych wywiadach, kiedy rozmawia o miłosierdziu, no to chce pokazać jednak tę stronę naszą taką uczuciową, o tym czuciu, kiedy pisze, o tej naszej kondycji, która no też wyraża się przez uczucia i to w takim najgłębszym sensie, nie tylko przez zmienność, ale też, no, że... Tu ćwiczenia duchowe wchodzą, tak, rzeczywiście, to tak. widać bardzo mocno. I tutaj on jest tutaj no, takim jezuitą no, z krwi i kości, bo jednak kiedy sięgamy, szczególnie od drugiego tygodnia ćwiczeń, drugi, trzeci, czwarty tydzień, no to Ignacy proponuje, żebyśmy właśnie przylgnęli o to słowo przylgnięcie, żebyśmy poczuli się uczestnikami tych scen, żebyśmy nie tyle tylko sobie je jakby racjonalnie, umysłowo wyobrażali, no bo pamiętajmy, że o ile pierwszy tydzień jest no, medytacyjny, to od drugiego tygodnia już idziemy w kontemplację, no i ta kontemplacja ignacjańska, ona no, nie jest odłączona od rozumu, no ale jednak już wchodzimy jakby w inną przestrzeń też modlitwy zupełnie głębszą, zdecydowanie głębszą niż to ma miejsce w przypadku medytacji, kiedy jednak no, chcemy tak to wszystko ogarnąć rozumem. I tutaj papież no, wybiera tych autorów, ponieważ być może cytaty czy jakieś takie fragmenty, które by pasowały do tej koncepcji szeroko rozumianego serca przedstawić. No, kiedy chociażby, no, zobaczmy na przykładzie tego przywoływanego przez nas Heideggera, który rzeczywiście budził i budzi emocje, chociaż wiemy, że ma swoich wyznawców do dzisiaj, jego myśl jest aktualna i dla wielu. Nie I byłoby wiemy. Ratzingera bez lektury Heideggera, to też trzeba jasno powiedzieć. Tak, i wiemy Prowadzenie też, do chrześcijaństwa jest głęboko przemyślanym Heideggerem. To nie znaczy przyjętym, ale przemyślanym. Tak, no bo wtedy jego myśl no, była jakoś bardzo popularna w tych czasach powojennych i w Niemczech i nie tylko. Wiemy, że do niego nawet jeśli był pozbawiony możliwości wykładania ze względu na te ustawy denazyfikacyjne, no to przybywali intelektualiści z Francji, z innych państw, zza oceanu, żeby go słuchać i żeby uczyć się od niego filozofii. No i ta dekonstrukcja, której on się podjął, ona potem została w postmodernizmie rozwinięta, ale to on i Fryderyk Nietzsche uchodzą za ojców tej myśli ponowoczesnej, więc tutaj papież zaledwie pokazuje, no, ten, no, żeby wydobyć ten moment egzystencjalny, zanim, prawda, będzie jakaś koncepcja, jakaś pewność, jakieś myślenie, to jednak ten szok, jak on mówi tutaj w encyklice emocjonalne, to jest tylko ten mały fragmencik, który pojawia się. Ale to, co ksiądz profesor mówi, jest bardzo ciekawe, bo mnie przypomina, znowuż zagram trochę w grę skojarzeń, przypomina takiego rosyjskiego filozofa i żydowskiego równocześnie Szestowa, który tak naprawdę zarzucano mu zawsze, że on szestowizuje. Znaczy bierze cytatę, ale niekoniecznie bierze koncepcję i wykorzystuje je do budowania własnej koncepcji. I z tego, co ksiądz profesor opowiada, a ja bym się z tym zgodził, w wielu miejscach Franciszek robi bardzo podobnie. To znaczy bierze cytat, trochę się zachowując jak poeta albo jak eseista, i na nim buduje pewne rozumowanie, niekoniecznie odwołując się do zaplecza. I to ma swoje pozytywne skutki, bo pozwala podróżować po różnych przestrzeniach, ale z drugiej strony może budzić zarzut, że w ten sposób nie buduje się koncepcji, tylko buduje się, i to nie jest zarzut być może, ale to teologicznie trochę jest, buduje się kazanie, a nie teologię. Zgoda, tutaj te fragmenty są jakieś takie cytaty są powybierane, prawda? Potem ta kwestia domu heideggerowskiego, prawda? Ten znany tom jego tekstów przetłumaczonych na język polski, gdzie też, prawda, pojawia się ten wątek zamieszkania, przebywania czy odczucia, że to jest jakaś mojość, moje własne i tak dalej. No to jest pewien cytat, pewien fragment, który papież
bierze i wplata w tę mozaikę. Dlatego powiedziałem, że ten pierwszy rozdział, no szczególnie ten pierwszy, to kiedy pyta o to, czym jest w istocie serce, no to jakoś tak układa z rozmaitych tekstów. No kiedy czytamy chociażby o tym kontekście rzeczywistości, w której istniejemy, w której żyjemy, w której no, jakoś tam się zadamawiamy i gdzie pojawia się oczywiście płynność, no to też mnie oczywiście zawsze ta płynność będzie Baumana przypominać i też klasyka po nowoczesności i też jego historię życia, czy w ogóle no, ten opis. I papież już po raz chyba trzeci albo czwarty przywołuje Baumana w takich ważnych dokumentach, chociaż tutaj nazwisko nie pojawia się, tylko sama płynność pojawia się, więc to też jest znowu pewnie do takiej układanki, czy do takiej właśnie puzli, które tutaj są w tym pierwszym rozdziale, no ten wątek też widocznie papieżowi przydaje się i w taki sposób chce opowiedzieć o tym znaczeniu serca, ale nie zapominajmy, panie redaktorze, o jednym, że nawet jeśli te wątki pojawiają się, to one są, wydaje mi się, że są zawsze pomocnicze, bo główną linią interpretacyjną dla tej tajemnicy pozostają Ewangelie. I już w pierwszym rozdziale też widać, że tu będzie i pojawi się i Maryja, która te wszystkie sprawy przechowywała w swoim sercu, czy zachowywała, rozważała je, prawda? Więc to rozważanie, to przechowywanie, ta troska, która jest związana z sercem. No i potem ten cytat, byśmy mogli nawet powiedzieć, czy ten cytat o poezji i o miłości, czy o dobroci, no to on nam przypomina Norwida, że z rzeczy tego świata zostaną dwie, poezja i dobroć. Więc oczywiście nie ma tutaj Norwida, ale to się pojawia tam, gdzie jest mowa o sztucznej inteligencji. No to też jest jakiś taki trend współczesny, prawda? No bo wiemy o badaniach, wiemy o wykorzystywaniu już sztucznej inteligencji, a papież mimo wszystko mówi, że nie sztuczna inteligencja może ocalić nasze człowieczeństwo, tylko niezbędne są poezja i miłości. I w tym pierwszym rozdziale to rzeczywiście no, on niejako zamyka się świętym Ignacym Loyolą, tak, i tym jego afektusem, czyli no, pokazuje papież, że ta myśl filozoficzna no, jest przydatna, jest potrzebna. I tutaj też jeszcze nie poruszyliśmy tej kwestii, że też rzeczywiście nie ma cytatu, ale tutaj pojawia się filozofia dialogu, no bo pojawia się ja, pojawia ja się i ty, Krzysztof, tak. To prawda? znaczy, to Ja i buber ty. aż promienieje w tym tekście, chociaż też nie jest przywołany. Nie ma przypisu, więc wiemy, że to też zostało wzięte z myśli dwudziestowiecznej, myśli filozoficznej, no i właśnie od Martina Bubera czy od Levinasa. I tutaj wiemy, że papież też chce pokazać, no, że filozofia no, czyni wysiłki takie, żeby jednak no, pokazać też ludzkie serce. I nawet jeśli filozofia będzie zajmowała się głównie racjonalnością, i to będzie jakby jej zadanie, żeby opisać i zrozumieć tę rzeczywistość i człowieka samego zrobić to równocześnie, no też jest jakaś tajemnica w człowieku, która no jest, którego opisujemy tą kategorią serca. No i dlatego też no, potem papież no, przechodzi tak jakoś gładko, można powiedzieć, do tego, że ta filozofia, ona trochę tak jak ta przedsobowa apologetyka, że ona nas podprowadzi do tej głównej tajemnicy, czyli do tajemnicy objawienia, szczególnie no, w Jezusie Chrystusie. Też nie I chciałbym, potem żeby to, to... za chwilę do tego przejdziemy, księże profesorze. Ja tylko dodam jeszcze jedno, że oczywiście my trochę tak opowiadamy o tym tekście bardzo filozoficznie, ale są w nim też takie teksty przepiękne rzeczywiście i pewnie jakoś odwołujące się do doświadczenia każdego. Może nie każdy sklejał pierogi z babcią albo z mamą, ale każdy ma takie momenty, do których wraca. To, czego żaden algorytm, pisze papież, nigdy nie będzie mógł pomieścić, to na przykład ten moment z dzieciństwa, który pamięta się z czułością i który mimo upływu lat wciąż się powtarza w każdym zakątku planety. Myślę o sklejaniu brzegu domowych pierożków za pomocą widelca wraz z naszymi mamami czy babciami. To właśnie ten moment kulinarnej nauki w połowie drogi między zabawą a dorosłością, kiedy bierze się na siebie odpowiedzialność za pracę, aby pomóc drugiej osobie. Podobnie jak ten z widelcem, mógłbym przytoczyć tysiące drobnych szczegółów, które tworzą biografię każdego z nas. Żart, rysowanie pod światło na szybie okna,
pierwszy mecz piłki nożnej, rozegrane szmacianą piłką, przechowywanie robaczków w pudełku po butach, suszenie kwiatu między kartami książki, opiekowanie się ptakiem, który wypadł z gniazda, wypowiadanie życzenia, płatki, stokrotki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście obrazy, to są obrazy sprzed 70, 60 lat. Pewnie młodsi słuchacze mieliby inne obrazy, ale wiedzą, o co chodzi, bo to jest to doświadczenie tak najgłębiej egzystencjalne. Tutaj papież wraca do tego, co jest, tak sądzę, jego takim najmocniejszym elementem, czyli powiązania teologii z taką bardzo przyziemną codziennością. U mnie to zaskoczyło, bo jednak rzeczywiście było tak, że w wielu, wielu, wielu tekstach papież sięga do swojej historii życia i tak ją z upodobaniem cytuje, ale no tutaj można powiedzieć tak, że wtedy, kiedy wychodzi od Heideggera i taka prawda najwyższych lotów filozofowie są tutaj przywoływani, nagle schodzi do po prostu kuchni swojego domu rodzinnego i o tym opowiada, to znaczy pokazuje rzeczywiście rzecz no niezwykłą, że od takiego głębokiego myślenia i takiego intelektualizmu no, wchodzimy w szczegóły życia, bo to jest nasze osobiste doświadczenie i my takie doświadczenie nosimy i nasze serce jest tak pojemne, że może i wspomnieć to, co było nauką, studiowaniem, filozofią, a równocześnie potem wchodzimy w te lepienie pierogów i no to jest znowu tutaj poleganie na czułości, znowu ta czułość się pojawia, czyli no to jest taki znak, takie znamię bardzo wyraźne tej myśli papieża Franciszka. A też dodajmy uczciwie, że jest taki bardzo podobny element, chociaż nie w dokumencie oficjalnym, to też trzeba jasno powiedzieć. U Benedykta XVI w ostatnich rozmowach, kiedy on opowiada o niebie, to najpierw mówi o Augustynie, co jest oczywiste w przypadku Benedykta, bo to jest jego mistrz i nauczyciel, a potem mówi, ale ja sobie niebo wyobrażam jako spędzenie znowu wspólnych świąt z mamą, z tatą, z siostrą i wspólne święta z tamtego domu, więc też wprowadza nas do domu Ratzingerów. Jest jakiś taki element, obaj byli już wtedy mocno ludźmi sędziwymi. Być może to jest też ten znak, który nam uświadamia, że, no, że niebo jest rzeczywiście domem. Tak, no i tutaj może to się połączyć też z tym Heideggerem, który pisał o domu, ale Ratzinger zawsze unikał, w dokumentach nie ma takich osobistych Nie ma, nie ma, to akcentów. oczywiście prawda, ja mówię o ostatnich rozmowach. A u Franciszka to jest po prostu nagminne, to znaczy te dokumenty, te osobiste elementy, wydaje mi się, że no, ktoś może nawet pokusi się o jakąś taką pracę kiedyś, żeby prześledzić, ile w tych dokumentach jest takich wtrętów osobistych, czy to będzie historia życia po prostu, jego no, dorastania, dojrzewania, jego choroby, prawda, tego zmagania się z płucami i tak dalej, a potem studiowania, bycia księdzem, jezuitą, bycia biskupem i tak dalej. No i myślę, że to też jest tak, że, no, że papież nas przez to też uczy, czy nam pokazuje, no, że to doświadczenie Pana Boga, ono też no, niejako domaga się, żeby nawet na poziomie dokumentów, żeby też tym się po prostu podzielić, że to jest jakiś istotny element, tak jak Ewangelie stają się też opowieścią o spotkaniach z Jezusem, prawda, i w wielu wymiarach to jest ten osobisty rys w wielu, wielu fragmentach Ewangelii uczniów Jezusa, którzy go tak właśnie zapamiętywali, to jest ten Jezus zapamiętany przez nich, tak też no, te doświadczenia religijne, doświadczenia wiary papieża Franciszka, no widzimy, że one tutaj, on właśnie byśmy powiedzieli o papieżu, że on często serce ma po prostu tak na dłoni i to serce jest też przepełnione jego osobistymi doświadczeniami i on po prostu nam otwiera to serce i pokazuje, zobaczcie, czytajcie moje życie, zobaczcie, jakie jest moje życie, jaka jest moja historia i zapoznajcie się z tym, a potem znowu zostawia to i przechodzi dalej do kolejnych elementów w tym dokumencie, czy w innych dokumentach potrafi tak płynnie wyjść z tego osobistego doświadczenia i potem znowu wkroczyć no, w to, co staje się dla niego jakimś przewodnim motywem. No i tu dochodzimy do drugiego dokumentu. Elementu, czyli do serca Jezusowego i można zadać pytanie i ono nie będzie, papież oczywiście przypomina zarówno objawienia świętej Małgorzaty Marii Alacoque, jak i wcześniejsze i późniejsze teologiczne rozważania na temat serca Jezusowego. Bardzo historyczny jest ten fragment też, choć nie tylko. Natomiast z drugiej strony można zadać pytanie, dlaczego papież wraca do XVIII-wiecznych objawień,
prywatnych. Zresztą pisze o tym, że nie ma tego kultu także bez tych objawień, chociaż oczywiście wyprowadza go z dużo głębszych źródeł. Podczas kiedy mamy bardziej współczesne objawienia, bardzo podobne, jeśli chodzi o taką zawartość merytoryczną, czyli objawienia miłosierdzia Bożego. Dlaczego w zasadzie papież wraca do tych objawień, które pewnie z dzieciństwa trochę starsi słuchacze, na przykład ja, pamiętają, bo u mnie, u moich dziadków w domu oczywiście wisiał obraz serca Jezusowego. To była jakaś taka litografia z dawnych lat, taki wizerunek serca Jezusowego. Ale mam wrażenie, że akurat ten element pobożności katolickiej, no oczywiście pierwsze piątki i tak dalej, jeszcze w moim dzieciństwie, w dzieciństwie moich dzieci zresztą też, ale już mniej, ale że ten element akurat był coraz mniej obecny. I nagle papież, który uchodzi za, nie wiem czy słusznie, czy nie, znaczy nie do końca słusznie, ale uchodzi za reformatora, tak słusznie, przywraca pobożność sprzed dziesięcioleci, z domu naszych dziadków. Dlaczego? Ja prawdę mówiąc tego pytania nie postawiłem sobie, czytając dokument. Ja raczej zobaczyłem rzecz inną, która jest zapisana w katechizmie Kościoła katolickiego, ale nie wiem, czy papież też tak myślał jak ja, kiedy przygotowywał ten dokument, bo pomyślałem sobie tak, że w ostatnim czasie były dokumenty, zresztą pan redaktor je omawiał tutaj w podcaście, dotyczące prywatnych objawień, prawda? I nagle zyskujemy dokument, który ma rangę encykliki, a zatem najwyższą rangę papieskiego dokumentu. I ten dokument no, jest oczywiście zorientowany na objawienia prywatne, w takim sensie, że no, pokazuje nam to objawienie Małgorzaty Marii Alaco i potem wiele innych też objawień dotyczących serca Pana Jezusa, ale to nabożeństwo do serca Pana Jezusa rzeczywiście jest najmocniej zaakcentowane. I dlaczego mi się to skojarzyło z katechizmem? Ano dlatego, że w katechizmie jest powiedziane, że każde objawienie prywatne, które jest uznane przez Kościół, staje się niejako takim narzędziem hermeneutycznym do zinterpretowania, do zrozumienia objawienia publicznego, czyli tego, o czym mamy w Biblii. I tutaj zobaczymy, że w tej encyklice jest dokładnie tak to przedstawione. To znaczy, najpierw jest cała koncentracja na Ewangeliach, na Jezusie, na Jego słowach, na Jego gestach, na Jego działaniu. A potem, kiedy te gesty i słowa miłości poznamy, kiedy zobaczymy no, w całej rozciągłości, tutaj te fragmenty no, są znakomite, to są gesty, to są spojrzenia, potem to są słowa Jezusa, czyli byśmy powiedzieli, że są przedstawione językiem teologicznym, mówiąc całe misteria życia Jezusa, w których On objawia samego siebie, w których On objawia Ojca, w których On też dokonuje się ta rekapitulacja, o której mówi katechizm. I potem papież płynnie przechodzi do nabożeństwa do serca Pana Jezusa. A zatem papież chce nam pokazać, w moim odczuciu, to, że oczywiście no, mamy najpierw tutaj objawienie publiczne, mamy tekst Ewangelii, a równocześnie Pan Bóg wzbudza, prawda, w ludziach no, objawienia, to objawienia są przekazywane, Kościół je rozeznaje, zatrzymuje się przy nich, bada je, a potem z tego często rodzi się pobożność, która no, jest skoncentrowana. No, tutaj to jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa, że to jest objawienie, no, które jest chrystologiczne, bo zwykle kojarzymy objawienia prywatne z objawieniami prywatnymi, prawda? A tutaj mamy chrystologiczne objawienie zorientowane na Chrystusa i dlatego ono ma taką moc, taką siłę, bo pan papież chce powiedzieć, kiedy wpatrujemy się w to serce i kiedy przyglądamy się i medytujemy, i kontemplujemy, i adorujemy, bo te wszystkie elementy są w encyklice poruszone, no to widzimy, że my przez te nabożeństwo no, wchodzimy w serce Ewangelii. I więcej, nie tylko w samą Ewangelię, ale w obecność Pana Jezusa, którego możemy adorować. I dlatego jest aktualność i tego nabożeństwa, które jest skoncentrowane na Jezusie Eucharystycznym, no i tych objawień, ale one mają nas, papież mówi, mają nam pokazać po pierwsze Jezusa, po drugie Jezusa, który jest w relacji do Ojca i tutaj ten piękny fragment o Abba, ale papież nie zapomina także o Duchu Świętym, z
strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. No to cały pasus encykliki, który jest tutaj wyjaśniony. I równocześnie no, to wszystko jest no, tak zakorzenione w głębokiej teologii. Ta teologia no, jest no, niezwykle interesująca tutaj i papież wiedzie nas, prawda, przez rozmaitych i teologów, i mistyków, i tych, którzy doświadczyli także objawienia serca. I tutaj można powiedzieć, że taką całą taką historię tej tradycji objawieniowej dotyczącej serca, tych objawień prywatnych oczywiście przedstawia, ale to wszystko dlatego, żebyśmy to centrum zauważyli, to serce Jezusowe, i żebyśmy no, też zapragnęli, żeby nasze serce stawało się na wzór serca Pana Jezusa. Więc wydaje mi się, że chociaż to dawne objawienie, no to ono ze względu na ten chrystocentryzm, ono jest cały czas aktualne. Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element, bo papież bardzo sprawnie, to jest trochę zapomniana historia w takim, nie chcę powiedzieć w kościele, bo w kościele jest pamiętana, ale w takiej pobożności, no przypomina, że tamte objawienia, które teraz nam się mogą wydawać takie surowe i tak dalej, to była rewolucja, to znaczy to była polemika z jansenizmem. To znaczy zachęta, żeby przez 5 kolejnych piątków przystępować do Komunii Świętej. W świecie, w którym tak naprawdę przystępowano raz do Komunii Świętej w roku, a i to Janseniusz i jego uczniowie, w tym Paschal, uważali za nadużycie eucharystyczne, bo to jest bardzo takie precyzyjne przypomnienie, bardzo jezuickie, bo też powiedzmy jezuici w tej polemice odgrywali istotną rolę. Ale jest to też taka ciekawa polemika z tymi wszystkimi formami rozmaitych neojansenizmów. Oczywiście nikt już nie będzie postulował, żeby jak najrzadziej do Komunii Świętej przystępować. To także za sprawą polskich zmartwychwstańców się zmieniło w wieku XIX. Pius X był takim źródłem tej rewolucji, ale rozmaite inne neojansenizmy nam wychodzą i papież z nimi czasem wprost, a czasem nie wprost w tej encyklice też polemizuje. No zgoda, tutaj w ogóle, no tutaj w encyklice też jest no, pokazana właśnie i ta historia, chociaż ona nie jest jakoś tak mocno czy tak rozlegle rozpisana, ale istota zostaje uchwycona, no bo znowu to jest ten wątek, który jest od początku pontyfikatu obecny, żeby zobaczyć nie tylko czułość, ale bliskość, ale tę możliwość doświadczenia Boga, tę możliwość wejścia z Nim w relację. I tutaj znowu, kiedy papież przywołuje objawienia Małgorzaty Maria Alacoque, no to chce pokazać, że one na tamten czas były, no nie powiemy rewolucyjne, one raczej no, były zorientowane na to, żeby pokazać, że zawsze można przystępować do serca Pana Jezusa, zawsze można przyjmować Komunię Świętą, nie tylko raz w roku, nie tylko przed śmiercią, więc one były rzeczywiście, no, jakoś miały zwalczyć, prawda, czy pokonać, czy pokazać, że jansenizm nie jest dobrą drogą w Kościele, że on wiele krzywdy może zrobić. No i tutaj papież pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie, że ta bliskość, której możemy doświadczać, ona jest zawsze aktualna, bo jeszcze może dobrze by było przypomnieć taką rzecz. Ja często się nad tym sam zastanawiam, że są objawienia prywatne, które dane są Kościołowi przez jakieś osoby na dany czas, a są takie objawienia prywatne, które pomimo upływu wieków one cały czas trwają. To znaczy w takim sensie trwają, że ich przesłanie trwa, tak, że one są aktualne nawet dzisiaj. I tutaj papież także pokazuje, że skoro w tym objawieniu jest akcent położony na serce Pana Jezusa, na miłość, która no, daje pić, na miłość, która może sprawić, że my będziemy miłowani, co widać w ostatniej części encykliki, to znaczy, że to przesłanie nie zmieniło się, ale mamy je zaktualizować. No jeszcze jeden fragment z tej encykliki dla odmiany z samej końcówki, bo on też bardzo ciekawie pokazuje, to występuje też w innych momentach, papież pokazuje, tak, są elementy tego objawienia, którym trzeba nadać nową aktualność, o tak bym powiedział. To znaczy, tamte polemiki już są nieobecne. Nie ma już świata, w którym moliniści dyskutują z jansenistami, a papież zakazuje tej dyskusji. Nie ma już wielu z tamtych problemów, a jednocześnie także tamte rozwiązania
mogło nam się przydać dzisiaj. Papież mówi, tak rzadko przystępujemy do komunii, że może te pierwsze piątki już nie powinny być lekarstwem na za rzadkie przystępowanie z przyczyn lęku, ale za rzadkie, bo nie mamy czasu. Ale to jest tylko jeden element, bo z drugiej strony papież niemal w ostatnim punkcie, to jest punkt 219, on oczywiście nie jest ostatni, pisze tak. Kościół również tego potrzebuje, aby nie zastępować miłości Chrystusa przestarzałymi strukturami, obsesjami z innych czasów, uwielbianiem własnej mentalności, fanatyzmami wszelkiego rodzaju, bo w końcu wszystko to zajmuje miejsce bezinteresownej miłości Boga, która wyzwala, ożywia, raduje serce i karmi wspólnoty. No i to są takie słowa z jednej strony obecne od bardzo dawna w myśli Franciszka i w jego kaznodziejstwie. On wraca do tej myśli, a z drugiej strony no, wzywające, tak myślę, cały czas nieustająco Kościół, ale też każdego z nas, wiernych, duchownych, teologów, publicznych intelektualistów, do takiego swojego rachunku sumienia, czy nasze obsesje, ale też czasem obsesje instytucjonalne nie zastępują nam tego, co jest istotą, czyli pokazania miłości Chrystusa. Zgoda, tutaj zgodzę się z panem redaktorem. Jeszcze zwrócę uwagę na to, nie wiem, czy pan redaktor też to zauważył, przywoływany Julian Apostata w 169 punkcie. No, jakoś on szczególnie w tej historii apologii jest bardzo znany, no bo był jednym z trzech myślicieli antycznych takich, którzy no, bardzo mocno wypowiadali się, działali przeciwko chrześcijanom. On, oczywiście Porfiriusz z Tyru i Celsus. No i wydaje się, że on był jednym z tych, który wewnętrznie, nie wiem czy zrozumiał, ale na pewno znał chrześcijaństwo. No, on wrócił, prawda, do religii pogańskiej, no ale tutaj pojawia się w takim kontekście, że jednak no, chrześcijanie są szanowani, bo mają coś, czego inni nie mają. Mają miłość, mają, prawda, troskę o ubogich, troskę o biednych, ale to wszystko no, wynika z tego, czego sami doświadczyli, czyli że doświadczyli miłości Pana Jezusa, stając się chrześcijanami i potem też swoje życie pod wpływem Ewangelii przemieniają, no tak dokładnie nie pisze Julian Apostata, tylko jego samego no, jakoś zastanawia, tak jak wielu zastanawiało wtedy, no, dlaczego oni tak postępują, czyli no, pozwolić się przemienić miłości Pana Jezusa, żeby innym wyświadczać tę miłość, no to się oczywiście dokonuje, tu papież w encyklice no, pokazuje bardzo wyraźnie i przez Słowo Boże, przez adorację. No i to przywrócenie na nowo zainteresowania tymi akurat objawieniami i historią Małgorzaty Marii Alakok, no ma służyć temu, żebyśmy wrócili do serca Pana Jezusa. To na koniec wrócę jeszcze do ćwiczeń duchowych, bo mam wrażenie, że tej encykliki, także modelu jej napisania, a także sposobu no, argumentacji czy opowiadania tej encykliki nie da się tak naprawdę zrozumieć bez Ignacego Loyoli. Oczywiście tam się pojawiają wątki jezuickie już wprost, choćby obecność kultu serca Jezusowego w towarzystwie Jezusowym, taki podpunkt tam jest. Ale z drugiej strony w ogóle cały ten tekst jest tak pisany. To jest trochę tak, jak się czyta kardynała Carlo Maria Martiniego, szczególnie jego zapiski rekolekcyjne. Tam również widać tę strukturę. To są różne myśli. Ja nie chcę porównywać kardynała papieża Bergoglio do kardynała Martiniego, bo to w ogóle nie o to chodzi. To są jednak różne wrażliwości, ale gdzieś na dnie albo gdzieś u fundamentów ten Ignacy Loyola i jego ćwiczenia są u obu. No zgoda, no zgoda. Tutaj do tych wątków ignacjańskich akurat w tej encyklice jest wiele. One pojawiają się no, na poziomie metody, bym powiedział, czyli takiej kontemplacyjnej metody. Pojawiają się też na poziomie treści, no ponieważ wiemy, że też w ćwiczeniach w kilku miejscach bardzo wyraźnie no, jest nawiązanie do serca Pana Jezusa i do no, adorowania, prawda? Więc ta adoracja też od tego drugiego tygodnia ona będzie cały czas tutaj wzrastać. No i oczywiście tajemnica krzyża, to jest trzeci tydzień ćwiczeń, kiedy no, jesteśmy z Jezusem od, prawda, idziemy od wieczernika aż do
aż do Golgoty. No i tutaj ta tajemnica przebitego boku, przebitego serca, to jest medytowane. I znowu papież potrafi tutaj te doświadczenie ignacjańskie przekuć też w te słowa encykliki. No i dlatego wydaje mi się, że ktoś, kto by przeczytał też pod takim kątem ten dokument, no to może poczuć się nawet zachęcony do tego, żeby taką duchowość ignacjańską poznać, bo ta duchowość, ona no, będzie się streszczać, prawda, w tych słowach, żeby Pana Jezusa poznać, pokochać i naśladować. Poznać, pokochać i naśladować. I to na pewno w tej encyklice jest wyraźnie obecne. Tym skończymy. Pięknie dziękuję. Ksiądz profesor Przemysław Artemiuk, teolog fundamentalny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. A teraz przenosimy się do Kongo, żeby nie było, że tylko o Europie i o Polsce mówimy, to będziemy mówić właśnie o Kongo. Dlaczego? Dlatego, że jest kościelny sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Franciszka beatyfikacji, czy próby beatyfikacji, czy procesu beatyfikacyjnego króla Belgów i Belgii Baduina, czy Baldwina bardziej po polsku. I nie chodzi wcale o sprzeciw, który sformułowali już belgijscy katolicy, także belgijscy liberałowie, ale o sprzeciw, który sformułował kardynał Fridolin Ambango z Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga, który jasno zasygnalizował, że istnieją naprawdę poważne przeszkody do przeprowadzenia takiego procesu. O co chodzi? No o pytania, czy król Belgii, którego chce beatyfikować papież Franciszek, nie odpowiada przynajmniej częściowo, moralnie za śmierć kongijskiego wojownika o wolność i demokrację, pana Lumumby. No, to jest fundamentalne pytanie. Trzeba powiedzieć, że on został zastrzelony na pewno za wiedzą i zgodą belgijskich służb. Zresztą, dodajmy, Belgowie za to przeprosili za swój udział w zamordowaniu Lumumby. No i pytanie, czy król o tym wiedział? Czy to jest prawdopodobne? Jest. Dlaczego? O tym za chwilę, ale najpierw o drugim zarzucie wobec króla. Otóż król, kiedy przyznawał niepodległość, a to on rzeczywiście był istotnym uczestnikiem przyznawania niepodległości Kongo, to mówił o swoim przodku, królu Leopoldzie, który był właścicielem Kongo i który zaprowadził tam absolutnie zbrodniczy reżim. Nawet na tle innych państw kolonialnych Kongo było przestrzenią obrzydliwego ludobójstwa. Z powodu chciwości, okrucieństwa króla Leopolda II zginęło, szacuje się, około połowy mieszkańców Kongo. Ci, którzy odmawiali pracy, byli pozbawiani rąk, nóg, wieszani, torturowani w okrutny sposób. A żeby było jeszcze więcej pieniędzy, to uniemożliwiano im na przykład zbieranie plonów, tak żeby było co jeść. Znaczy, zbierano im te plony, żeby król miał więcej pieniędzy. I właśnie o takim władcy król Baldwin mówił w swoim przemówieniu, że nie był on zdobywcą, ale kimś, kto niósł cywilizację. No ja nie wiem, jaką cywilizację niósł król Leopold II. Na pewno nie była to cywilizacja chrześcijańska. Na pewno nie miała ona nic wspólnego z wartościami ludzkimi, ale król myślał inaczej. No i teraz chwilę po tym wystąpieniu, to było wystąpienie, w którym król przyznawał niepodległość Kongo, Lumumba wygłosił swoje przemówienie, w którym ostro potępił Belgię i króla Leopolda II. To miało rozwścieczyć króla Baduina i to miało doprowadzić także do tego, że zdecydowano się wesprzeć tych kongijskich oczywiście przeciwników, którzy przeprowadzili na niego zamach. Zamach za wiedzą i zgodą belgijskich służb specjalnych, belgijskich władz. Czy wiedział o nim król? To nie jest jasne. Jeśli wiedział, no to z pewnością nie może być beatyfikowany. Ale pytanie, czy ktoś, kto mówi, że okrutny, bezlitosny kolonizator, chciwy zdzierca, który odpowiada za śmierć milionów ludzi, jest kimś, kto niesie cywilizację, rzeczywiście nadaje się na świętego? To jest bardzo dobre pytanie. No i kardynał Fridolin Ambongo z Kinszasy zadaje to pytanie. Bardzo dobre pytanie, z którym no, trzeba się zmierzyć. Czy rzeczywiście jest tak, że będziemy kolonizować, że będziemy beatyfikować obrońców kolonizacji, nawet jeśli mają oni zasługi w innych sprawach? Kardynał Ambongo oczywiście zastrzega, że jeśli wszystko zostanie wyjaśnione, to oni nie będą przeciw, ale wiemy już, że są takie procesy beatyfikacyjne, które nie mogą się zakończyć, bo wiadomo, że są silne kościoły, które są temu przeciwne.
Kościół w Kongo jest takim silnym kościołem. Więc nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek świętowali beatyfikację króla Baudouina. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Tarnikowski. Wysłuchaliście podcastu Więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więzi.